Naciskam. Dzień dobry, tutaj Nagrody Filmowe TV. Ja jestem Micho, dzisiaj ze mną Alan. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie. I dzisiaj będziemy reagować na nominację Critics' Choice. Tak, ja właśnie otwieram sobie, tylko może nie których w właśnie szukamy. Tak, czy trzeba przywinąć, ale też ja powiem, bo o Jezu, no nie da się widocznie. Dobra, ja chcę otworzyć w aplikacji Chrome. I po prostu ja parę rzeczy obejrzałem z sezonu w ostatnich dniach. Obejrzałem słynnego Jareda Leto, The Little Things. I to jest tragiczny film i to jest tragiczna rola, jak się spodziewać można było. Rami Malek jest gorszy, to trzeba przyznać, Jared Leto nie jest najgorszy w tym filmie. Ale no to, że on dostał nominację do SAG, to jest po prostu kuriozalne, no bo do Globów to tam rozumiem. To nie jest trudno przekupić 90 osób, nie, ale SAG to już jest psz. No i tak mogę powiedzieć. I widziałem też Judas and the Black Messiah i to jest łatwe top 3 sezonu z tych filmów, które walczą o ważniejsze rzeczy i zobaczymy, czy dzisiaj się pojawi w tych ważniejszych kategoriach, na przykład w Best Picture albo Director, albo nie wiem, Screenplay. No i zobaczymy. I dlatego te nagrody są ważne w tym sezonie, bo jak się tu na przykład nie pojawi Bursztyn, albo Raci, albo Lindo, to już można ich skreślić chyba całkowicie, bo wątpię, żeby BAFTY ich wskrzesiły, także jest ciekawie. Zobaczymy, co zrobią Soul, zobaczymy, co zrobią z Judasem. I tak to jest, no i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Trochę się ekscytuję, ale jednak te nagrody tak ogólnie patrząc, to potem nikt się nie chwali, że ma na przykład wygrał Critics' Choice, bo to te nagrody tyle znaczą dla wygrywających. No i oni też bardzo często różne rzeczy robią, że sobie dają dziwną liczbę nominacji, że sobie dają 6 nominacji na przykład, a potem są remisy. No, albo więcej nawet w niektórych jest. Ja nie wiem, jak oni to są, no, bo czasem jest 5, czasem 6. Nikogo, nie wiem. No, śmieszne te nagrody są po prostu. Nie trzeba teraz zacząć scrollować mocno. Ja znalazłem, już mam pierwszą kategorię. Dobra, ja już jestem na 17 godzin temu. Masz posta z godziny temu z jakąś, z Hailee Steinfeld. O, z Hailee mam? O, cholera, ty to się... Tym, i nad tym postem już się zaczynają nominacje. Jest Hailee. No i nad tym już masz original score chyba. O, to ja mam pomysł, bo ja... To zróbmy tak, że ja będę... Ty mi byś czytał, jaka jest kategoria, bo ja tego nie widzę, ja będę czytał tych nominowanych od dołu. A nie, to nie ma sensu chyba. No nie, bo wtedy ja zobaczę wszystkich. To nie ma sensu, kurde. Dobra, no ale... Boję się, ale skoro Hailee jest tutaj pod tym, to może to dobrze świadczy. Mamy błogosławieństwo, dobra. Lecimy z tym. Dobra, best score. O nie, dobra. Alexander Desplat, The Midnight Sky. Okay, Ludwig no. Göransson, Tenet. James Newton Howard, News of the World. Emil Mosseri, Minari. O Boże, nie. To Minari tutaj przecież dostanie 15 nominacji. No, a zobaczysz. No. Ale jeszcze są dwa, no to wiadomo, Trent Reznor, Atticus Ross, John Batiste, Soul, Trent Reznor, Atticus Ross, Mank. Aha, czyli sobie zrobili 6. No to właśnie takie... No, czyli sobie zrobili 6, żeby dodać Minari. No. Czyli Critics' Choice, no. Czyli Critics' Choice, dobra, ja następnie. Znaczy Minari, no. Teraz kategoria nieważna. A to teraz ja ci czytam, tak, czy nie? Ja ci miałem czytać. No ty to czytaj. No już zobaczyłem, ale to jest kategoria taka nieistotna zupełnie. Aha, no dobra, no to nas nie interesuje. To lecę dalej. Znaczy mogę tylko powiedzieć, że jest komedia i że nie ma music. Także to jest ważna rzecz, że nie ma music. Najlepsza obsada, to nas to interesuje? Tak, no. No to najlepsza obsada, no to mamy The Five Bloods, Judas and the Black Messiah. O! No, to, ej, poczekaj, chcę coś powiedzieć. Jeżeli to dostało najlepszą obsadę, to za przeproszeniem rozjebie te nagrody. Bo tego się nawet Oscar eksperci nie spodziewali. Nikt się tego nie spodziewał. Także. Ale oni robili top 10 i chyba najpierw mieli to poza top 10, potem ten drugi przestawił to na 7, powiedział, że ma to w dupie, bo ten film jest tak zajebisty i no to świadczy bardzo... Ten film jest aktualnie w Best Picture tu. Ale dobrze, czytaj dalej. Marini z Black Bottom, Minari, One Night in Miami i Trial of the Chicago 7. No, czyli nie ma Promising Young Woman. Bez niespodzianek. No. Czyli, znaczy, no Judas, tak? Dobrze, teraz ja.
O, najlepsza aktorka drugoplanowa. O, O, okej. Ellen Burstyn, Pieces of jest. Woman, niestety. Czekaj, czyli bakalorej nie ma? A jest Bakalowa. Po prostu jest Maria Bakalowa, bo Rats Weekend Movie Film. Jest Glenn Close, Hillbilly Elegy, Olivia Colman, The Father, Amanda Seyfried Monk, Union Yu Minari, czyli Zęgel minęła pierwsze nagrody. Ale no ja bym tutaj Zęgiel nie dawał, no bo to jednak krytycy, a Oni newsowe mają Award, no też to kategorię od tych, od. dziecięcych. No właśnie, więc A, no też nie dobra, okej. muszą. I nie ma tu Jodie Foster, czyli Tahar Rahim też się raczej nie pojawi. No to teraz twoja kolej. No dobra. To jest aktor drugoplanowy. O kur... Jest, być Jared Leto. Czy oni mają sześć w każdej kategorii? Tak, chyba, no bo to tak, no, nie No, wiem, cyrk. czytaj, czytaj. Chadwick Boseman, Da Five Bloods. Nie, nie chcemy tego. Sacha Baron Cohen, Trial of the Chicago 7. Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah. Wygra, Oscara. Wygrał Oscar. Bill Murray, On the Rocks. Nie ma Leto. Nie ma Leto. Leslie Odom Jr., One Night in Miami. I I kto? Paul Racy, Sound of Metal. No czyli bez niespodzianek, czyli jest Racy, jest Murray. No tak. No i nie ma Leto, ale no. Leto O, się chyba wstydzi. O, co tam masz, co tam wow, masz, co tam masz, co tam masz? aktorka pierwszy. Aha, bo tu jest sześć spotów. No. Dobra, okej, bo ja się przeraziłem, co tu zobaczyłem. Co, No Jerry dobra, Hunt no. zobaczyłeś? Nie, ale coś. No dobra, po prostu przeczytam. Viola Davis, Marraine is Black Bottom. Andra Day, The United States vs. Billie Holiday. Vanessa Kirby, Pieces of a Woman. Frances McDormand, Nomadland. Carey Mulligan, Promising Young Woman. I Zendaya, Malcolm and Marie. No dobra, no to w sumie, no tak. No to ma sens wszystko. Nie, bo się przeraziłem na początku, że jest 5 i zobaczyłem D i zobaczyłem Zendaya, mówię, kurde, kogo No. nie ma, ale jest 6. No dobra, to teraz ty aktora i czy będzie Steven Yeun? Czy Tu będzie jest, Steven? powiem ci. No zgadnij, ile to jest nominacji, jak sądzisz? 7. Osiem. O kurwa. Czyli są wszyscy, czyli jest Rahim, czyli jest pewnie Lakif, jest, Nie no ma, nie ma, czytaj. nie ma. Nie ma Lakifa? Jest Ben Affleck, po pierwsze. Kto jest? A Ben mam Affleck. zgad. Jest Ben Affleck? No, jest Ben Affleck, no. Mój Lucy człowiek Scott. Ben. Poczekaj, No. bo nawalałem w biurko, także nie usłyszałem, co mówiłeś. No bo się cieszę z Bena. No to tak, Ben Affleck, Riz Ahmed, Chadwick Boseman, Tom Hanks jest, co ciekawe. A nie ma Zęgel. Hopkins, Lindo jest, Oldman i Steven Yeun. Bez sensu nominacje, po prostu wrzucili No. każdego. No. Ale poczekaj, ważne jest, że nie ma Benadira, a jest Hanks. Nie ma Rahima. I jest Ben Affleck. No, w sumie dziwne, że Benadira w top 8. No. Dobra, to teraz ja, co tu mamy? O nie, najlepsza reżyseria. Zgadnij, kto jest pierwszy. To jest pierwszy. Aha, no ten Chung, tak? Lee Sang-chung, Minari, Emerald Fennell, Promising Young Woman, David Fincher, Mank, Spike Lee, The Five Bloods, Regina King, One Night in Miami, Aaron Sorkin, Trial of the Chicago 7 i Chloe Zhao Nomadland i Czyli mamy 7. 7. No to co? No co? No to co? No to trzeba było Dalej. zrozumieć, jak mamy 7 nominacji, jakby. Dawaj, Tak, dawaj, 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 dawaj. Ale wszystko tu jest nie ma pierwsze. technicznych nominacji, co nie? Będziemy musieli to szukać osobno, no ale dobra. No i Best Picture mamy. Już? A nie ma scenariuszy? Nie, nie ma. Nie To ma. zaraz poszukamy. Dobra, to czytaj Best Picture. No, żeby był To Judas i powiem, żeby było ile jest Snape. najpierw. Aha, 10 mają, okej, okay, no dobra. No tak, oni mają 10, dobra. Boję się. A ciekawe, powiem ci. No ale dobra, The Five Bloods. O! Marraine is Black Bottom. Poczekaj, czy my się jesteśmy na M? Czy my coś właśnie. Jesteśmy na M, tak. Ma R. Nie ma Manka. Jest Mank, No, no to ja nie bo rozumiem. Marenis jest wcześniej, bo jest Spacja. Dobra, nieważne. No, więc Mank. Czyli i No. Minari.
Minari, tak. News of the World. Nie ma Judasa. Nie ma Judasa, a jest News of the World, no. Czytaj dalej. Nomadland, One Night in Miami, Promising Young Woman, Sound of Metal i Trial of the Chicago 7. Nie ma Soul. Nie ma Soul nigdzie. To co, wywalam w tym momencie Soul z Best Picture. No nie ma Soul nie leci po Best Picture. Oni nominowali Wall-E'ego. Nie nominowali Soul. To jest koniec w tym momencie. Okej. Okay. No to wsadzę sobie tego Judasa do Soul, no i tyle. Judas jest za dobrym filmem na ten. Zobaczysz, że oni go osrają, bo to jest za dobry film. Znaczy sądzę, że tak, bo mają dużo filmów oczarnych. Ile można filmów oczarnych nominować? Ale że ma Reynis. Dobra, teraz musimy znaleźć techniczne, bo to są ważne rzeczy. Żeby na przykład były Glorias, żeby był Copperfield, także ja postaram się to znaleźć. Ale czemu na przykład, to czemu muzykę dali, a innych nie? Czemu nie ma scenariusza? Właśnie. No nie wiem, no. Dobrze, czy dobrze, tu chyba są. Na Variety pewnie będzie wszystko, mam nadzieję. Też pozwól, że ja ci przeczytam. Jeżeli jest, oczywiście. Może nie wiem, nie nominowali. Dobra. Best Young Actor, Actress. Helena Zengel, News of the World. No to w sumie, bo ja też mam ten artykuł, to ci mogę, czy to możemy tak samo robić. No dobrze, to Dziewczynka z Midnight Sky, nie będę się tutaj łamał języka. Ale bardzo dobra nominacja. Talia Ryder, Never Really, Sometimes, Always. Nie ma Sydney Flanagan, jest Talia Ryder z jakiegoś powodu. Alan Kim, Minari. I Brahima Gweye, The Life Ahead. Czyli obejrzeli The Life Ahead, nie nominowali Sophie Loren, nominowali Zendaya. I Ryder Allen za Palmera. Świetna nominacja, świetna rola. Tak samo Dziewczynka z Midnight Sky, to są dwie świetne role. Ale jest też okropna rola dzieciaka z Minari, także nie polecam. No ale to ja czekam. No bo może ta Sydney Flanagan jest za stara. Ja nie wiem, jakie tutaj są zasady. No ale wydaje się, że jeżeli Talia Ryder jest eligible, to czemu miałaby nie być? Nie wiem, nie sądzę, bo Talia Ryder ma 18 lat. Także może jest do 18. Raczej do 21 bym powiedział, nie? Bo tam w USA to mają taki, że alkohol 21 roku życia i tak dalej, prawda? No nie wiem, dobra. Okej, okay. Aha, teraz jest obsada. No to dobra. Dalej. Scenariusz oryginalny. O, czy będzie Soul, czy będzie, nie wiem, Palm Springs, boję się troszkę. Mank, Minari, Never Really, Sometimes, Always. O nie! Promising Young Woman. Sound of Metal? Nie! Kurde! Co? Czemu ludzie nie lubią Soul? Czemu nie ma miłości do Soul? Nam się Soul w tym sezonie, no pospadało, no. Nie ma Judasa, jest Sound of Metal, no was chyba posrało, no. Judas miał rozwalić te nominacje, skoro ma za obsadę, no dobra. Nie mają logiki te nominacje, no teraz ja. O nie! O, aha, bo po prostu więcej nominacji mam, dobra, czyli nic to nie znaczy. Czyli scenariusz adaptowany, The Father, First Cow, Marini's Black Bottom, News of the World, Nomadland i One Night in Miami. No. Czyli znowu sześć nominacji. Nie ma na szczęście, to dobrze. Ale jest First Cow, to nie jest na szczęście. To nie wiem. To nie czyli First Cow jest mocniejszy niż Kaufman do Oscarów, chyba. No chyba tak. Teraz na ciebie czekałem scenografia i Copperfield musi być tu. Okej, dobra, scenografia. Emma, Marini's Black Bottom, Mank, News of the World, Copperfield, yes, i Tenet. Nie ma Mulan. Kto ci mówił, że nigdzie nie będzie Mulan? No, i się założy. Czemu to Mulan miałaby być? To są krytycy, to nie musi być Mulan. To nie są krytycy. Oni nominowali wszystkie te Disneye, wszystkie te inne pierdoły za scenografię i za kostiumy. Piękna i Bestia, Fantastyczne Zwierzęta, Kopciuszek, to wszystko tu było. Mulan tu nie ma, więc Mulan odwali Aladyna. Zobaczysz. I ci to tłumaczyłem, że Mulan nie jest kontenderem oscarowym. To teraz ja. Zdjęcia. Ile jest nominacji? 3, 7.
Da Five Bloods, First Cow, Mank, Minari, News of the World, Nomadland i Tenet. Nie ma Judasa po raz kolejny, więc serce boli mocno. Ale jest News of the World, czyli Dariusz Wolski zebrał pierwszy. No to dobrze, to dobrze, że jest. Tak, no to teraz na ciebie czekają kostiumy i żeby to też był Copperfield. Emma, Marini z Black Bottom, Mank, Mulan. Kurde, Copperfield. Dobrze. Promising Young Woman. Promising Young Woman za kostiumy? Oscar Expert. Za jeden kostium Mulligan chyba. No chyba tak. Ale poczekaj, tu mamy nominowanych 6 filmów? No to pewnie po prostu na Oscarach odpadnie. News of the World nie ma. Czego nie ma? News of the World. A my to mieliśmy, znaczy ja to miałem, ty chyba też. Miałeś ja News of the World? No. No nie ma. No, trzeba będzie stawiać na Mulan, nie? No bo to jednak oni mają zbieżność z Oscarami, czyli Mulan się nie pojawi w scenografii, ale pojawi się w kostiumach. Także no wywaliłem się. No dobrze, teraz montaż. Ale oni kochają to Sound of Metal. The Father, Mank, Nomadland, Sound of Metal, Tenet, Trial of the Chicago 7 i czego tu nie ma? Nie ma tu Promising Young Woman, nie ma tu Judasa. Nie, no jest to 5-oscarowe. Znaczy moje nie, to 5-oscarowe. Moje nie, bo ja mam Promising Young Woman. I no, Sound of Metal ani Tenet to raczej nie jest to 5-oscarowe. Sound of Metal nie, no ale Tenet do montażu. No ja mam Promising Young Woman zamiast. To dobrze, to teraz ty co tam masz? Best Hair and Makeup. Okej, dobra. No to Emma. Emma. Hillbilly Elegy. Marini z Black Bottom. Mank. Promising Young Woman. I United States versus Billie Holiday. To jest dobra nominacja, ale Promising Young Woman. Co? Na jaki make-up? Przecież... Za make-up nie wygada. W scenie na końcu, tak? I za fryzurę, za perukę. I powiedzcie mi, że ten film nie jest mocny w sezonie i nie dostanie nominacji do Best Picture. No po prostu mi to powiedzcie. On jest w top 5 w tym momencie. On dostaje nominację za jakieś rzeczy z dupy, tak samo jak Joker rok temu dostawał na Oscarach, tam za dźwięk, za nie wiem, za make-up i to samo robi właśnie Promising Young Woman, także jeżeli ktoś jeszcze tego nie stawia, to jest odpowiedni czas, żeby zacząć to robić, a tymczasem, no nie, ja czytam Visual Effects i no nie podoba mi się, czytam Greyhound, Invisible Man, Mank, Midnight Sky, Mulan, Tenet i Wonder Woman 84. Kurde, kabaret. To ciekawe, bo Invisible Man jest bardzo mocny, bo wszędzie się pojawia. Czyli może Invisible się pojawić na Oscarach. No, pojawi się. No nie odkopali nam Pinokia nigdzie. No. Jutro no, są shortlisty. Jutro wam wrzucimy nasze reakcje na shortlisty i tam się dużo rzeczy też wyjaśni. Czyli no dobrze, no to nigdzie typów tutaj shortlisty nie anglojęzycznej. To a co będziemy czytać dzisiaj czy jutro? W sensie nasze typy? No. No ja nie mam typów teraz, także nie przeczytam. Dobra. Best score był, to sobie pomiń i następny masz best song. To Husawik niech się tu pojawi lepiej. To będzie dobry boost. No to tak. To jest Husawik jako pierwszy. O. Jest The Life Ahead, w sensie Yossi is The Life Ahead. Jest Fight For You z Judasa. Dobrze. Speak Now z Miami. I Billie Holiday? Jeszcze dwie są. Everybody Cries z The Outpost. Nie wiem, co to jest. To ja wiem, co to jest. I, no i piosenka z Billie Holiday. Czyli nie ma Chicago 7. Nie ma Chicago 7? Prom, że jest martwy, to już o tym dobrze wiemy i trolle też są martwe. Ale jest Husawik. To co to jest od Outpost? Outpost to jest film, który ma kampanię do Best Picture, do Best Director. Marcin się z tego śmiał, bo to jest jakiś indie film. On dostał nominację od NBR
w niezależnym filmie, to jest o amerykańskich żołnierzach, którzy gdzieś... W Afganistanie, okej, okay, widzę właśnie. Jest Orlando Bloom w obsadzie, także to nie świadczy z dobrze w ogóle, że ten film, ale no, skoro dostał nominację od National Board of Reviews w niezależnym, to może warto go sprawdzić, nie wiem, jakie ma recenzje. No i teraz nasz film międzynarodowy. No to ciekawe. Powiedz najpierw, ile tam jest. O dziwo, tylko 6. Okej. Okay. Co? Jaki to ma sens? Bo... Co, Bacurały? Okej. Jest Minari z jakiegoś powodu. Co? Jest Minari z jakiegoś powodu, a poza Minari jest Na Rauszu, Collective, Lyrona, Life Ahead i Two of Us. Nie ma Aidy, nie ma Nocy Królów. Są tylko 4 filmy eligible do Oscara. No idea, co się stało. To nie wiem, jak się wypowiedzieć na ten temat. I czemu to jest tylko 6 nominacji? Jakby no w piosence było... Nie, w piosence też było 6, ale nie wiem, no wszędzie jest po 7, po 8, a w Django 6. No, czyli co? Kolektyw jednak chyba po tę nominację idzie. Co ciekawe, kolektyw też jest od Magnoli. Zobacz, kolektyw jest Magnoli, tu o was jest Magnoli. Także no. Magnolia w tym roku idzie po 2 nominacje. A Aida, no Aida chyba coś się wywala powoli i... No boję się, czy jutro jej nie pominą na shortliście, jakby na przykład jej nie obejrzeli. Nie, no, skoro jest dobaw na longliście, to... No sądzę, że spokojnie jednak na shortliście będzie. No ale to zobaczymy już jutro, no. No to jest jeszcze tylko najlepsza komedia, nie no, wiem. No to, to już tam było. W sensie no ale no. Można przeczytać, że jest Borat, jest 40-letnia raperka, jest King of Staten Island, jest On The Rocks, Palm Springs i The Prom, czyli nie ma music, nie ma czego nie ma. Nie wiem czego nie ma, chyba wszystko jest, co powinno no, być. No chyba tak. No. Nie wiem, nie ma Wild Mountain Time, ale to bardzo dobrze świadczy o tych... Nie ma, ale Demo Rock. No, no to nie jest komedia akurat za bardzo, bym powiedział tak, że to... Oni akurat wybrali takie prawdziwe komedie. No może poza 40-letnią raperką, no ale to raczej no tak. Takie stricte komedie. I w ogóle nie ma filmu akcji jak zawsze, tam zawsze jest aktor w filmie akcji, aktorka w filmie akcji, horror. Może to jeszcze gdzieś później będzie. No w każdym razie tu tego nie ma. No to wnioski takie szybkie. No, no Judas nie jest aż tak mocny tutaj. Soul umarło w tym momencie. Sound of Metal kochają bardzo. No ale to jest tylko taka ich rzecz, tak to się na no Oscar... No i Minari to już w ogóle. No i Minari idzie na te Oscarki zamiast Soul. No jaki to jest no, głupie. No i co? I głupie ci teraz, i głupie ci teraz. Mi nie jest głupio, mi jest smutno. No mi nie jest smutno i głupio, a nie tylko smutno. Czemu mam być głupio? No bo cały czas mówiłeś, że nie ma szans, no i co? I co? No bo logiczne było po obejrzeniu tego zasranego Minari, że nikt tego nigdzie nie nominuje. Ale przed obejrzeniem też mówiłeś długo. No ale w ogóle, wiesz co, idź. No, no i co, no i co. No i jest mi po prostu smutno, jest mi źle i Judas się nie dostanie do Best Picture i w ogóle w dupie z takim czymś, no. Czy Soul się dostanie do scenariusza? Ty właśnie, bo... Sound of Metal tutaj wleci na 5 slot. Ja nie wierzę w żaden Sound of Metal. Pixar dostaje zawsze nominację za scenariusz. Zawsze. Nie ma takiego filmu Pixara z takimi recenzjami, który by nie wszedł po scenariusz. Przecież Coco nie weszło. Ale co ty mi wyjeżdżasz z jakimś Coco? Coco obchodzi Coco. Ja dalej nie oglądałem Coco i nikogo nie obchodzi Coco. A dobra, myślałem, że ma lepsze recenzje. Nemo był i nie ma mocni byli, Ratatuj był, Potwory i Spółka chyba nie były. No to akurat bardzo smutne, że nie były, ale no. No co, Toy Story było, Up było, Inside Out nie, no było. Nie, Coco ma takie same recenzje jak Soul, więc nie wiem czemu. A i Coco jest lepszym filmem, więc nie wiem czemu Coco miałoby nie być, a Soul koniecznie.
Panie, ja nie oglądałem Coco i się w tamtym sezonie jeszcze nie znałem, więc ja ci nie mogę porównać, ale ci mówię, że po prostu Pixary mają zawsze te nominacje, tak? No zobacz sobie, ile tego jest cholerstwa. Jeżeli nie nominują Soul, no to jest po prostu, ja nie wiem. Bo Soul obejrzą, tak? No bo jest za muzykę wygrywa. Więc dziwne, żeby nie, po prostu nie oglądali tego filmu. No wyszedł w święta, idealny czas, na Disney Plus można było obejrzeć z rodziną. No ja nie wiem, no jakieś debilne Sound of Metal pokona w scenariuszu, to ja nie wiem, no to te Oscary są naprawdę gówno warte, jak takie No filmy jak... totalnie, no dokładnie. Tylko dobre filmy by doceniali, a Soul nie chcą, nie? No tragedia. No zobacz, no jest Minari, jest Sound of Metal, a jakieś dobre filmy tam macie, czy bo ja nie No wiem, Sound of chyba... Metal na przykład, nie? No właśnie nie jest do końca, no to No jest... do końca, do końca, dobra, poza tym Promising Young Woman, coś się zmieniło w tym kontekście? Jest tak mocne, jak ja oczekiwałem, więc dla mnie się nic nie zmieniło. Ale Bill Murray idzie po tą nominację Oscarową. Ominął tylko SAG i ominie BAFTę. No chyba, że BAFTA nominuje Raciego na przykład. No to wtedy. Nawet to typuje. To co, No to wywalić typuje. Jareda Leto z Oscarów? Bo ja mam po 100 i nie wiem. Masz Jared... Nie, Jared Leto się nie dzieje w Oscarach. To by musiał. On dostał tylko nominację do Globa, do SAG, teraz dostał pierwszego snaba, na BAFTA dostanie drugiego snaba i na Oscar dostanie trzeciego snaba i się pojawi Bill Murray albo Paul Raci. No. Nie wiem. Nie jestem po prostu sobie w stanie wyobrazić rzeczywistości, w której na nominacjach Oscarowych widzę Jared Leto, The Little Things. No po prostu nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Przepraszam bardzo. No i jak widzicie, Zendaya nie jest martwa jeszcze. Jeszcze tam coś. No jeszcze nie, no jeszcze nie, no. Ma więcej nominacji od Sophie Loren, jak coś, także. No więc może jest na tym szóstym miejscu, no. Ale myślę, że Andra Day ma teraz, bo ma dwie nominacje. No ja mam Andrę Day na piątym, no tak. Ja tą Loren sobie trzymam, ale Andra Day wjeżdża powoli. Szczególnie, że Oj, Billie oj, ale Holiday. Mary ma słabe recenzje, nie wiedziałem. Co ma słabe recenzje? Malcolm and Marie ma No 53 ten na film to Metacritic. jest dwugodzinny pojazd po krytykach. No tam Washington po prostu wyzywa krytyków cały film, także nic dziwnego, że ten film ma takie recenzje, a nie inne. Także może się filmowcom spodobać na przykład, że ci, co dostają słabe recenzje, na przykład taki reżyser Billie Holiday, no to tam zobaczy, go zhejtowali na Twitterze, obejrzy Malcolm Marie i powie: dobrze, dobrze, polać mu, to jest film, to Czy jest dobry. Judas? O, Judas ma już recenzję, okej. Judas ma 99% na Rotten Tomatoes. 84 na Metacritic, Judas to jest kino i dlatego się boję, że go nie ten. Ja go chyba będę musiał jednak wywalić z tej reżyserii. No po prostu. Tu było ile? 8 reżyserów czy 7 i się nie załapał. Także no. No. pozdrawiam. Chociaż ja dalej wątpię w Regina King. No bo nie, bo No to ja jest nie mam aktorka. żadnych. Ja mam Emerald Fennel i Spike Lee. Ja Spike'a Lee wywaliłem też. Muszę go wstawić z powrotem. No. Czy wywaliłem Spike'a Lee? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem sam. Ale zaraz będę musiał z tym zrobić porządek, jak skończymy. Akurat wrzucę materiał. I no warto wspomnieć, że Da Five Bloods jest tu. Tak, że Da Five Bloods ominęło Globy, ale ma SAG, ma Critics' Choice i jest dobrze. I bardzo No dobrze wstępnie się. mówiliśmy, że Globom się najbardziej spodoba chyba. Chociaż nie, no, bo krytykom też się bardzo podoba, więc okej. Ale no, czyli tylko Globom się nie spodobało, a ogólnie jednak się branży podoba, także... No tak. No to teraz, no to wygląda na to, że co, że nominacje dostaną Nomadland na pewno, Trial the Chicago 7, że dostanie, ja bym postawił na trzecim One Night in Miami, na czwartym Promising Young Woman, potem Manka, Ma Rainey's, Minari, ma ogromne wsparcie branży w tym momencie. Potem Judasa, tak jeszcze ryzykownie, Da Five Bloods i News of the World. Nie wiem, czy to było 10, ale To mam było nadzieję, że... jeden, a nie, bo Fader nie powiedziałeś. A, no to Father oczywiście mam chyba na 8 miejscu, no to po prostu nie wierzę w News of the World dalej, chociaż skoro dostałem Critics' Choice. No Zobaczymy, co zrobi BAFTA, bo to jest brytyjski film brytyjskiego reżysera i jeżeli BAFTA zleje,
News of the World, to myślę, że do Best Picture nominacji nie dostanie, ale jeżeli nie zleje i Greengrass się pojawi, no to możemy się bać tego Toma Hanksa. No ale to dalej, to jest okolice 10 miejsca, więc o nominację bym się nie obawiał akurat. No tak, no. A nominacje do BAFT kiedy? To wiemy, czy nie wiemy? Wiemy. 9 marca chyba są, czyli za miesiąc. A no tak, okej, no dobra, to dużo czasu. No bo będziemy jakieś przewidywania robić BAFTowe też. No może nie jakoś, nie, bliżej BAFT. Jutro no shortlisty tak. I zobaczymy, co dalej będzie. No i boję zobaczymy. Się. Trzymam kciuki za Billie Holiday, żeby się pojawiła. Żeby się pojawił Glorias moje. Bo jak się nie pojawi Glorias, to będę bardzo smutny, że mój master plan został olany przez Akademię. Żeby się pojawił Copperfield i żeby się pojawił Aida, nie? Tyle można powiedzieć. No i Judas niech się pojawi, niech będzie. W ogóle w shortlisty są w kostiumach, w piosence, w muzyce, w make-upie, w scenografii, w filmie nieanglojęzycznym, w shortach i w czym jeszcze? I w efektach specjalnych chyba jeszcze. I w efektach specjalnych, tak. No to jutro zobaczymy, czy się pojawi Wonder Woman na przykład. No pewnie się pojawi, bo tam jest około 15 filmów na tej shortliście. Tak, no, że... na pewno. Dziwne, żeby się nie pojawiło. No. No i będziemy się żegnać. No, no dokładnie, będziemy się żegnać, no. Także do widzenia, widzowie, nie wiem co, dajcie, może nic nawet nie dajcie dzisiaj, zostawcie ten film. Po prostu bądźcie z nami. Bądźcie z nami, a ty pamiętaj, że musisz to spotkanie wyłączyć, żeby się skończyło nagrywać, także no. No tak, no dobra, no to wyłączam spotkanie, no to pa, pa. Żegnajcie pa, pa. Wszyscy. Żegnajcie wszyscy i Michale żegnaj. I żegnaj, Alanie.